Cześć, siemaneczko, witajcie w kolejnym dniu Majstra, kolejny odcineczek. W roli głównej oczywiście kaszanka. Kaszankę składamy kaszankę. Ostatnio było o silniczku, wał, tłoki i tak dalej. Dzisiaj lecimy z następnym odcinkiem. Lecimy z następnym odcinkiem. Dzisiaj będziemy wkładać koło zamachowe i montować sprzęgło. I w takiej postaci spróbujemy to zamontować na skrzyni. Bo żeby złożyć od razu całą górę, tutaj fajnie by było na stole. Jeszcze lepiej na stojaku, którego nie mam. Ale później trzeba wyciągać skrzynię, rozbierać cały wał, bo inaczej silnik nie wejdzie. Tak na tej starej misce, którą tutaj mamy zamontowaną, włożę sobie go do auta, już skręcę ze skrzynią, podstawimy po prostu podnośnik tutaj od dołu i teraz sobie skręcimy głowicę i na końcu rozrząd. Będzie trochę więcej, jak to się nazywa, troszkę źle to będzie, bo na aucie rozrząd wsadzać i te pokrywki, to wszystko to trzeba się trochę nagimnastykować, ale lepiej niż wydzierać całą skrzynię, te półosie i to wszystko. Także co? Co wam chcę tu powiedzieć? Chcę wam tu powiedzieć tak, że uszczelniacz mamy już założony tutaj. Uszczelniacz jest nowy, ładnie siadł. Co tu jest następną ciekawostką? Nie wiem, może w innych autach tak jest. Jeszcze takiego samochodu nie rozbierałem. Na przykład, chociaż też dużo ich nie robiłem, że wałek, który wchodzi ze skrzyni, wychodzi, przechodzi przez koło zamachowe i tarczę sprzęgła, nie jest oparty tutaj na wale, nie? Ten nie jest oparty. Po moich pomiarach, których naprawdę spędziłem troszkę, bo nie wierzyłem, że tu nie ma łożyska, myślałem po prostu, że jak oddaliśmy wał, ja nie zwróciłem na to uwagi, przy demontażu, jak oddaliśmy wał do szlifu, myślałem, że może wybili łożysko i nie dali, czy coś, czy coś w tym stylu. Nie. Tutaj w ogóle tego nie ma być. Podpora jest przy wariatorze, czyli przy tej skrzyni, takiej jak, wiecie, jak ze skutera, z tym wariatorem takim. To wtedy ma być podpora. Przy manualu nie ma tutaj podpory, czyli ten wałek, który wychodzi ze skrzyni, nawet nie dostaje do wału. Kończy się tutaj gdzieś, po moich pomiarach, około centymetra. Dlatego pewnie założyli dwumas, żeby to wszystko tłumiło. Według mnie. Dajcie znaka, co o tym myślicie, czy to tak jest, tak jak myślę. Ale według mnie dlatego jest dwumasa. Wałek nie ma tutaj oparcia. Ale to dziwne jest, kurczę, bo musi być strasznie podparty w skrzyni, że on nie lata tutaj. Dlatego pewnie dwumas wyłapuje te wszystkie drgania, jeżeli tarcza sprzęgłowa, wiadomo, nie wierzę, że ona ma idealnie jest wyosiowana i nigdy nie ma żadnego bicia, no nie uwierzę w to nigdy. I dlatego to resztę wyłapuje pewnie dwumas. No dobra, tyle teorii. Lecimy z tym kołem. Trochę tu ciemno. A, bo ja nie to światło zaświeciłem. Teraz chyba lepiej. Troszeczkę. Lecimy z tym kołem. Dwumas jest ten, co był. Nie zmieniamy dwumasy, bo teoretycznie nie jest aż w takim stanie, jak to się mówi, agonalnym. Nie, no po prostu fundusze. Myślę, że on jeszcze chwilę przejeździ. Ale rewelacji też nie ma. No nic. Ja tu tylko wykonuję rozkazy. Wiecie, o co chodzi. Także skręcamy go. Nie jest tutaj aż tak przytarty, aczkolwiek no, za świeży to on nie jest. Wiecie, o co chodzi. No nic, składamy tą kaszankę. No co chwilę ktoś dzwoni, gitarę mi zawraca. A właściciel trochę się denerwuje, bo zeszło raz, że panowie od głowicy przygrali trochę w balona, bo trzymali ją prawie 2 tygodnie,
Później majster robił przy chacie trochę. Chciałem to skończyć zanim przyjdą deszcze, bo zapowiadali. W międzyczasie, wiecie, ktoś przyjedzie. Już ten telefon już jest włożony tak, żeby zasięgu nie było. Schowany. Już nikt nie dzwonił w tym tygodniu. Tłoki się ładnie obracają, nic się nie zacina, także mam nadzieję, że ten szlif wyszedł im dobrze. Sprawdzam, czy nagrywa. Dobra, teraz tak. Tak wygląda dwumas, on się rusza i nowy też się będzie ruszał. Chodzi o te sprężyny, żeby je naciągnąć i niby one mają wrócić troszeczkę. Tutaj niby się wraca to koło, chociaż już jest... No po prostu jest nieświeże, no. Co tu będziemy się rozwodzić nad tematem. Koło jest nieświeże i tyle. Dobra, teraz tak. Fajnie by było mieć tu blokadę, ale majster nie ma. Więc trzeba by było coś wykombinować, jak zablokować sobie koło. Czekamy, kręcimy w tą stronę. Zblokujemy tutaj na kluczu. Zaraz to sprawdzimy. Ja tylko ściągawkę podejrzę sobie, jak to ma być dokręcone. I tu wychodzi, że ma być 108 N. 108 N. No to już nakręcamy. Mamy 108 i dokręcenie tam było w miarę na krzyż. To tak ja sobie to nie dokręcę. Czyli pasuje mi tu wykonać blokadę. Dobra. Ja spróbuję tu zrobić sobie blokadę tak na szybko. Bo tu na wale nie będę kręcił, żeby mi się tam gwinty nie pozrywały, bo to bez sensu. Robię blokadę i wracam do was. Blokada na szybko. Cyk, fuk, dwie śruby. Masz takiej w sumie dużej siły, tylko sprawdzamy jeszcze raz. Ja sobie tu jeszcze popisałem numerki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Czyli tak mniej więcej na krzyż, żeby to było. I po prostu cyk liczymy. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. I sześć. Cyk, fuch, to mamy zrobione. Blokadę odkręcamy, nic się nie stało. Dlaczego tak złapałem? Że mógłbym rozwalić na przykład dwumas czy coś, tak było w serwisówce. W serwisówce blokada była pokazana tutaj bodajże na ten bolec wyprofilowana
i po prostu tutaj przykręcana śrubą, tak? Więc skoro jest w serwisówce tak, no to ja miałem takie coś, cyk, fuch. Też coś blokowałem kiedyś na tym, tylko nie pamiętam co. Udaje się, dobra. Ta śruba to jest tu, ta śruba to jest do zakręcenia bloku. Cyk, fuch. Także koło zamachowe mamy zakręcone. 108 N. Tak jest. I sprzęgło mamy. Nie widzę się. Dobra. Teraz tak. Ja sobie może odwrócę o w tą stronę. Już idę po tarczę. Komplet sprzęgła mamy tu. Czyli będziemy montować nową tarczę, bo tamta jest zjechana. Nowy docisk. Czekajcie, pudełko na razie wyjeżdża. Nową tarczę, nowy docisk. Cyk, puch. Z czego to jest? Nie pamiętam. Z czego to jest? O. No i wystarczy teraz to ustawić idealnie prosto, żeby weszło na skrzynię. Dokręcić docisk i z bani. Zaraz sobie to ustawimy. Zaraz do was wracam. Lecimy dalej ze sprzęgłem. No i mamy kłopocik. Znowu. Gdyż takim widzę podstawowym zestawem do ustawienia sprzęgła, który używałem przy bardzo dużej ilości samochodów i nic się nie działo. Tu oczywiście jest lipa. Dlaczego? Dlatego, że właśnie nie ma tu łożyska podporowego w środku i ta końcówka, która pasuje na wał, na ciasno, którą mógłbym ustawić, nie przejdzie mi przez tarczę tutaj. I co? O ile te końcówki pasują, o, to by było. Jakby to zrobił w ten sposób. Sorry, źle. Bo tak to się powinno ustawić. Mniej więcej. Wtedy mam mniej więcej na środku tarczę. Ale nie wyciągnę tego z powrotem. Ha, i lipa. Nawet jak tu odrysuję koło, to mi nic nie da, bo tym słoneczkiem, dociskiem mi to zakryje wszystko. Więc zostawiamy na oko. Masakra. Słuchajcie, tak jak mówiłem, tak zrobiłem. Odznaczyłem sobie tarczę. Ona jest mniej więcej teraz na środku. No tam wiadomo, ten limet to myślę, że nie przeszkodzi nam, czy pół. Dobra. Mniej więcej marker widać. Także zaraz zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra. Mniej więcej mamy to ustawione. Tak jak sobie kółko zrobiłem tutaj przez górę, jak latarką przyświecę, to mniej więcej te kreski się pokrywają. Z trzech stron. Więc powiedzmy, że mniej więcej to jest. Tu sobie znowu włożyłem tego bolca do ustawienia. I mniej więcej jeszcze sumiarką tutaj na słoneczku. Tu o. Czy to mniej więcej się zgadza? I mniej więcej tak jest. Mniej więcej, tam pół milimetra na pewno jest różnica. Także będziemy sobie to zaraz skręcać. Ja tylko zerknę na ściągawkę. Lecimy dalej. Pokazuję wam już schemat MR20DE. To jest ten silnik. Do kręcenia sprzęgła. Tak jak serwisówka pokazuje. Trzy śruby, trzy i trzy.
W innych modelach to jest troszeczkę inaczej, więc wszystko w zależności od modelu. Sorry, ale mam straszny katar. Jest tak. Jeden, środkowe śruby z tych trzech. Jeden, dwa, trzy. Później następne. Cztery, pięć, sześć. I te, co zostały. Siedem. Siemaneczko, lecimy dalej z Qashqai'em. Troszkę mnie wstrzymało. Znowu awaria. Znowu coś nieplanowanego. Ja to rzuciłem. Wysprzęglik. Stary wysprzęglik niestety się rozciekł. Jak wrzucałem wczoraj motor. Co prawda on i tak był tutaj już wy... Słuchajcie. Już było wyświechtane. No nic, trudno. Mamy wrzucony nowy wysprzęglik. Pokażę wam coś ciekawego. Gdzie jest moja latarynka? O, tu leży. Chodźcie. Idziemy pod spód. Pokażę wam coś ciekawego. Tutaj jest, nie wiem czy kurczę widzicie, pewnie nie widzicie. O, teraz widać. Przewód, czekajcie jeszcze chwilę. Przewód do wysprzęglika, tak? Wiadomo, nowy wysprzęglik trzeba odpowietrzyć. Jest odpowietrznik u góry. Kamera powinna go złapać. Tylko, że jest plastikowy i to się nie wykręca. Nic się nie wciska, ani nic się nie wykręca. To jest ciekawe, co? Jeszcze takiego głupiego rozwiązania to nie widziałem. Jak to działa? Żeby odpowietrzyć sprzęgło, trzeba po prostu drugą osobę w aucie pompować sprzęgłem jak hamulcami i po prostu trzeba rozpiąć tutaj kostkę i ją wyciągnąć. Kawałeczek. Wtedy puści powietrze. Pedał musi być wciśnięty, później zamykacie z powrotem. Oczywiście tu się obleje tym wszystkim dziadostwem. I tak kilka razy, aż zacznie sprzęgło działać. No przecież to jest jakieś kurcze nienormalne. No nie mogli tutaj zrobić odpowietrznika odkręcanego, jak w każdym normalnym samochodzie, tylko jakieś takie dziwne rzeczy. No ale tak jest. Także jak będzie to chcieli odpowietrzyć, to musi ktoś wam po prostu wciskać sprzęgło i zawleczka do góry. Czy na dół, jeżeli jest dobra, to powinno być wciśnięta na dół i powinno wyjść, ale tu jest akurat stara, jest ciężko. Więc trzeba poluzować zawleczkę do góry i po prostu poluzować przewód, wyciągnąć go po prostu. Tam są takie główki, one dwie puszczają i wtedy spada ciśnienie, powietrze. Oczywiście się ochlapiecie tym wszystkim i tak dalej. Jest, no jest trochę roboty. Jest przy tym trochę roboty, powiem wam, według mnie to lipa. Tutaj mamy już silnik złożony, miska, to ja będę tam odkręcał i tak, jak będę rozrząd robił, bo tak, to i tak nie jest docelowa miska, tylko taka ło. W razie W, idziemy na górę. Uszczelkę mamy wrzuconą. Tutaj, zaraz wam pokażę głowicę, uszczelka jest wrzucona. I będziemy zaraz zakręcać głowicę, pokażę wam później momenty do kręcenia i tak dalej. 40 stopni, 40 newtonów, 100 stopni, popuścić wszystkie śruby, znowu 40, dwa razy po 100 stopni. Tak jest napisane na uszczelce. Tu mamy głowicę. Tutaj mamy głowicę. Głowica jest oczywiście po planowaniu, jest sprawdzona, przeszlifowane są gniazda zaworowe, zawory. Wszystko jest dotarte i ustawione są popychacze zaworowe, bo je się ustawia. Teraz tak, tutaj macie, co tu jest, no, termostat, tu w środku jest termostat, to całe się skręca, jest nowa uszczelka, żeby właśnie wymienić termostat, to trzeba to całe kuremesło odkręcić. Śruby 25 newtonów i ma siedzieć. Metalowa uszczelka. Ja oczywiście jeszcze XC90 delikatnie, żeby to siedziało ładnie. Żebym tu już, aby nie zaglądał. Dobra. Czyli co? Wrzucamy zaraz głowicę. No tu są wałeczki, jeszcze trzeba je przedmuchać, wykąpać. No i tyle. Nowe śruby oczywiście. Pamiętajcie, do głowicy. I lecimy.
Majster pije kaweczkę. Majster pije kaweczkę, kończymy kaweczkę i wrzucamy głowicę i zaraz będziemy ją dokręcać. To zaraz odpalimy kamerę, pokażę wam jakie newtony i tak dalej. Za chwilę. Jeszcze jedna ważna sprawa. Nie zapomnijcie tutaj wsadzić sitka. Tu jest takie siteczko plastikowe. Teraz wam pokażę. O, tutaj w tym otworze. Nie pytajcie mnie po co ono jest, bo nie mam zielonego pojęcia. Tu jest śruba, tu jest sitko, w głowicy nie ma przelotu nigdzie. Nie wiem po co, ale ma być. W każdym bądź razie to sitko było zabrudzone, to fakt. Już wam pokażę na głowicy jak to wygląda. O tutaj. Tu idzie śruba, a tu jest to sitko. Tu nie ma żadnego przelotu, także co konstruktor miał na myśli? Nie mam zielonego pojęcia, tak naprawdę. Ale tam było to, tam zostało ponownie włożone. Tu wam chciałem jeszcze pokazać taką ciekawostkę odnośnie śrub głowicy. Tu mam nowy zestaw, nowy set. I tak z ciekawości chciałem po prostu sprawdzić, jak one się będą różnić od tych starych śrub. Tu mam starą śrubę. I powiem wam tak. Mam trochę kijową sumiarkę. Ale mniej więcej nowa śruba ma długość 137,3, niecałe nawet, gdzieś 137,3, a stara śruba ma 137,7, prawie 8. Czyli jest ponad 3 dychy rozciągnięta. To tak tylko taka ciekawostka, że jednak śruby naprawdę potrafią się rozciągać. Dobra, ja wkładam śruby. Oczywiście gwinty trzeba poczęstować olejem. Tak jest w serwisówce napisane. Zresztą w tej instrukcji uszczelki głowicy też jest tak napisane, więc smarujemy to olejem i skręcamy. Lecimy dalej. Głowica jest przykręcona. Nawet to sprawnie idzie, wam powiem. Nawet fajnie. Wałki wrzuciłem. Czyli tak jak jest, po prostu na uszczelce tu macie, na instrukcji. 40 N, dokręcamy raz. 100 stopni. Poluzowujemy śruby całkowicie, dokręcamy znowu 40 N, 100 stopni i później znowu 100 stopni. Tu macie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I tak głowicę mamy dokręconą. Zakładamy teraz górę na wałki. Wałki nie pomylicie, bo wałek wydechowy nie ma tutaj otworów z boku, a ssący tutaj ma na tego wariatora, na to koło, na ten tak zwany jakby vanos. W BMW-kach to się nazywa vanos. Już wam pokażę pokrywę na wałki rozrządu. Będzie wam potrzebny ktoś, kto dekoruje torty, najlepiej by było, bo tu trzeba to spoiwo położyć dość ładnie. Także jak ktoś dekoruje torty, to bez problemu mu to wyjdzie. I po prostu teraz to zamykamy. Lecę, bo to jest tylko kilka minut. Jest w instrukcji napisane od położenia, więc zakładamy to. Lecimy dalej. Pokrywa już założona. Ja sprawdzałem tylko, czy wałki się ładnie obracają. Wszystko idzie tak jak trzeba. Cyk, fuch. Tu już mam założone nowe koło, jeszcze nie dokręcone, bo muszę ściągawkę sprawdzić. Tak ono wygląda. Nie da się go pomylić, bo jest tutaj wycięcie, a w wałku rozrządu wydechowym macie taką krzywkę i zakładacie to tak, nie tak, tylko tak, dla tego względu, że tu jest znak na kole, na łańcuch, więc ten znak musi być na zewnątrz. Tego vanosa
Nie dacie rady pomylić, bo tu są otwory i tylko w jedną stronę wchodzi, a na wałku też jest krzywka. Widać? Jeden wałek. Powinno być widać. Więc też nie pomylicie. Tutaj momenty do kręcenia w trzech stopniach. 1,95 Newtona, później 5,88 i na końcu 9,5. I tak to ma być skręcone. No, ładnie wszystko chodzi. I co teraz? Aha, idę zobaczyć na ściągawkę, jaka siła tutaj do kręcenia. Tutaj jest chyba 35 i 60 stopni, ale zobaczę. Idę sprawdzić i zaraz do was wracam. 88 newtonów, 35 i później 35 newtonów i później dokręcacie 67 stopni. Trochę źle tutaj, bo trzeba trzymać jedną ręką wałek rozrządu tutaj, drugą klucz i jeszcze kątomierz. No, we dwóch byłoby lepiej, ale da się to zrobić samemu też. 35 i 67 stopni. I bierzemy się teraz za rozrząd. Już lecimy z dołem. Ja muszę sobie ściągnąć tą miskę olejową, tu założyłem na chwilę, bo tu trzeba założyć zębatkę, drugą zębatkę, ustawić wał i pierwszy łańcuszek na pompę olejową. I lecimy z rozrządem do góry. Ślizgi, ustawiamy rozrząd i zobaczymy. Coś z tego pewnie będzie. Łapka w górę, jak się wam podoba i widzimy się za chwilę. Siemaneczko, lecimy dalej. Kurczę, zapomniałem kamerę, więc dzisiaj z telefonu będziemy nagrywać. Dogram wam ten odcinek. Nissan zrobiony. Zaraz będziemy go palić. Oczywiście ja już go przepalałem, nie kręciłem wszystkiego, bo tam wiadomo, założenie jakiegoś tam alternatora czy tego osprzętu całego, to tego nie nagrywałem, tylko te najważniejsze rzeczy. I co? Nissan pali, chodzi ładnie. Zresztą pokażę wam. Muszę jeszcze dzisiaj tablice rejestracyjne założyć i jadę na przegląd, bo akurat się skończył. Tutaj wam pokażę. Co wam pokażę? Czekajcie. Słuchajcie, po pierwszym odcinku już widzę, że pytacie się o koszta. Jakie to są koszta takiego remontu? Już wam mówię. Za części wyszło 5000. O, na 505. No jakoś tak. Około 5000 wyszło za części. Czyli tak, szlif wału, tak jak mówiłem, naprawa głowicy, czyli tak naprawdę to sprawdzenie jej, ustawienie zaworowe, ustawienie zaworów, to jest najważniejsze, głowicy. Przy tym akurat modelu trzeba ustawić zawory od razu. No i wymiana uszczelniaczy w głowicy, wiadomo, szlifowanie gniazd zaworowych. Doszlifowywanie, o może w ten sposób. Tu były jeszcze honowane cylindry. Tak, to honowanie było takie trochę na szybko i za bardzo mi się nie podobało, ale było schonowane. No i tak jak mówię, nowe panewki, nawale, wszystkie, czyli korby i wał, podpory wału. No i co? Nowe pierścienie, oryginały. Nie bawiliśmy się w mierzenie, zrobiliśmy to na oryginalnych pierścionkach. Nie żadne tam nadwymiary czy coś takiego. Nowe pierścienie, nowa uszczelka pod głowicą, wiadomo. No i nowy rozrząd, nie? I nowy rozrząd. To tyle. No wiadomo, tam wszystkie uszczelki, te uszczelniacze. Uszczelniacz na wale z jednej i z drugiej strony, bo tutaj są dwa akurat. Na pokrywie rozrządu też jest uszczelniacz, więc wiadomo, przy kole pasowym. No i co? No i to wszystko w sumie. Coś tu jeszcze było nowego? Nie wiem, jak coś przypomnę, to wam znaka. W każdym bądź razie to wszystko, te części wyszły 5000. O. Więc tak teoretycznie kupować używkę
motor, mniej więcej z takim samym przebiegiem, którego nie jesteście pewni, mija się z celem, bo i tak go trzeba rozebrać i tak. Chyba że po prostu wkładacie na pałę ten drugi motor i zbani. No to chyba że tak. Ale wydaje mi się, że one wszystkie po tych tysiącach, tam około ponad 200 tysięcy, że one już będą przyużyte, a zwłaszcza właśnie zawory. I to, co tak cyka w tych silnikach, to według mnie są właśnie zawory. Tak mi się wydaje przynajmniej. Bo pewien też nie jestem, ale tak mi się wydaje, bo ten też, jak był kupiony, on troszkę cykał. Nie aż tak, jak jeździliśmy oglądać inne silniki, bo byliśmy dwa silniki oglądać. Po stłuczkach one były samochody i silniki były na chodzie i właśnie tak cykały sobie. Cyk, 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 cyk. To nie listwa wtryskowa, to na pewno nie, nie wtryski. Bo to cykało tak troszeczkę inaczej, więc według mnie to cykały już zawory. Teoretycznie, jak dół byłby dobry, no to wystarczy zdjąć głowicę, po prostu oddać do ustawienia luzów i tam wymiany tych uszczelniaczy i wszystkiego. No i tak pewnie koło 1000 i też pewnie by było, ale silnik i tak by trzeba było rozebrać i tak, więc koszta podobne, a tu jest wszystko zrobione od nowa, silnik jest wyczyszczony, olej jest naprawdę czyściutki. Pokażę wam na bagnecie. O, zobaczcie, widać? Dobra, później powycieram. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie on jest? O, ten telefon. O, tu. Naprawdę jest czysty. Taki, jak powinien być. Dobra. To tyle. Kończymy. Mam nadzieję, że się nagra to, co teraz mówię do was. I co? To jak mówię, ja składam. Tablice rejestracyjne muszę przykręcić i gonię na przegląd. No i niech służy, niech jeździ. Także tyle z Qashqai. Dzięki, że oglądaliście i do zobaczyska. Trzymajcie się, hej.